jest tego najlepszym dowodem. Po wojnie prusko-duńskiej i po wojnie prusko-austriackiej tych ofiar już było sporo. I należało ich jakoś upamiętnić. A były to ofiary często z miejscowości, w których tego typu upamiętnienia stawiano. I z Cedynii i okolic też ginęli ludzie w czasie tych wojen, mieszkańcy. I zobaczcie, są takie pola i z jednej i z drugiej strony, gdzie na tych polach były umieszczone tablice memoratywne ku pamięci mieszkańców Cedynii i okolic, którzy zginęli w czasach tych wojen. A tych wojen nie brakowało. W związku z tym, nie pamiętam teraz daty dokładnej rocznej, ale końcem XIX wieku 1965 miano uroczyście otworzyć wieżę. Związek bojowników, Kriegerverein, zorganizował zbiórkę, wybudowano taką piękną wieżę na jednym ze wzniesień cedyńskich i miano uroczyście otworzyć tę wieżę. Dzień wcześniej jeden z chłopaków, który chodził tutaj do szkoły pobliskiej, znalazł ładunek do moździerza, który miał być wykorzystany do strzału na wiwat, majstrując wysadził się w powietrze. Doszło do tragedii. To jest mało znana historia, opisana przez samych Niemców w jednym z artykułów i nie doszło do takiego wielkiego otwarcia, no, przesunięto wielką fetę. No bo stała się wielka tragedia, ale no taka jest historia tej wieży. Ona ma zresztą kilka tragicznych historii, bo tutaj, jak sobie rozmawialiśmy z panią Magdaleną kilka lat temu, jeden z mieszkańców popełnił samobójstwo, skacząc tutaj z tej wieży. I się zabił? I się zabił, no. Tak. Na śmierć. Tak. Jest to ulubione miejsce, no, wycieczek, nie tylko naszych, ale również miejscowa ludność chętnie tutaj biesiaduje, spożywając napoje biesiadne. Tak, i takie są okoliczności przyrody. I co jeszcze trzeba powiedzieć? Oczywiście po I wojnie światowej kolejna tablica, która tutaj zawisła, bo wszystkie miejscowości ówczesnych Niemiec miały swoje upamiętnienia, swoje pomniki. A jest to piękny pomnik, jak Państwo widzicie. A dzisiaj służy nam jako wieża widokowa, jest administrowana przez Centrum Kultury Gminy Cedynia, przez panią Magdalenę zarządzane i od tego roku jest wprowadzony bilet dwuzłotowy, to mówimy dla przewodników. Bilet można kupić w muzeum, tak? I od kiedy, w jakich miesiącach jest otwarta wieża wtedy? Cały rok, tak jak jest czynne muzeum w tych godzinach. Jak ktoś chce jeszcze w innych terminach wchodzić, to wystarczy zadzwonić. No właśnie wieczorami. A jaka procedura jest z tym kluczem? Bo to klucz od niedawna jest wprowadzony. Tak. No, ja się śmieję, że jak komuś zaufam, to dostaję klucz i idzie sobie sama, jak nie, to jeszcze idę sobie. Jak twarzy patrzę. Nie, pani nie ufaj. I zobaczcie, jakie mamy zaufanie. No. To co, pani Magdaleno, idziemy na górę, tak? Tak. Tylko jedna sugestia, niech wchodzą grupy, tak maksymalnie 15 osób i przy samej górze proszę uważać na głowy, bo można się solidnie uderzyć. I z góry pokażę Państwu takie charakterystyczne miejsce. W naszych rozmiarach też? Tak, tak. Też. Lepiej. Nawet ja uderzam głową. Rozumiem. Tam. Wezmę do góry. Pani Kazimierzu. Odmalowane. A oni nie. To co wyglądało na stare. Nie spróchniały. Rozdrobione. Pomalowano się do bardzo. Uwaga tutaj na głowę teraz. Proszę uważać, każdy niech się ostrzega. Bardzo mi jeszcze czuć. Uwaga.
głowę, proszę. Taka na głowę. Aha, no to zobaczcie, może nas się tutaj. O. Tak, i teraz trzeba będzie patrzeć na. I teraz tak, rezerwat Bielinek. I tutaj te wzgórze nadodrzańskie, czyli najdalej na północ wysunięte stanowisko dębułę omszonego w Europie. Po prawej stronie klasztor Cysterek, tak? I hotel obecnie. Kościół, do którego zaraz przejdziemy, a tam Grodzisko. Można? To ja tu się wcisnę. Gdzie Grodzisko jest dokładnie? Aha, bo pan filmuje. Przy szkole podstawowej imienia bohaterów pierwszej Armii Wojska Polskiego. Mi się śniło, a góra Czcibora? Nie wierzy. Tam. Śniło mi się, że byłem na takiej wieży i się przewróciła. Miała odbyć ta bitwa, tak? Już mówimy innej wersji. Co? Proszę, 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 jeszcze trochę miejsca jest. A mi się śniło, że taka wieża była. Byliśmy na niej, się bujała i przewróciliśmy się. Fajnie, nie? Fajnie, fajnie. I krzyczałem, nie! A to ty mnie obudziłeś w środku nocy. Dokładnie. Tymi wrzaskami. Na studiach wojskowych. Tak. Lata 70. Ludzie, wczoraj pan, historia dzisiaj wojny tu. Wojskowości. Rozpatrywaliśmy oczywiście wszystkie bitwy. Mówię o schowku. Wiele miejsc jeździliśmy w ogóle, nie? Żeby naocznie. Tak. Ale to takie najważniejsze. Wszystkie schody prowadzą do nieba. Cedynia, jak pamiętam, to mówiło się, że mówi się, że to było o Cedynia, natomiast to było mniej więcej tam, gdzie teraz od nich. Tak mi tak wtedy mówili. Widać, widać. Jeszcze taki... Ale to jest właśnie z tym wszystkim zwierzę. Skośną taką ścieżkę widać pod górę. No i pomnik też widać. Pomnik widać. Dziękujemy. No a tam już jest strona niemiecka, a pod nami polder cedyński. Tutaj uprawiano między innymi tytoń. Bardzo żyzne gleby, odzyskane po tych rozlewiskach odrzańskich. A te polder to jest depresja czy nie? Polder, czy to jest depresja? Nie. Tak. Poldery to są właśnie poniżej poziomu. Akurat ten tutaj nie wydaje mi się, żeby ten był depresją. Polder, ten żuławski, tam jest depresja. Podobno jest tutaj też depresja o wysokości około 40 centymetrów. Tak, rzeczywiście przypominam sobie taki artykuł. Zgadza się. Ten kościół, ta przeprawa. Tak? Tam byśmy byli wczoraj? Nie, nie, kochani, my byliśmy rzeka? Tam, a rzeka jest rzeka tutaj, tak. A gdzie tutaj? No ja nie widzę nic. Nie, bo ona jest ukryta. Tam jest Lubiechów Górny, wieża kościoła Lubiechów. Bo myślałem, że to ta wieża, co jest na tej przyprawie promowej. Nie, nie, nie. Niewidoczna. Niewidoczna jest, kochani, niewidoczna. Tak, bo oni tam z nogi na nogę przystępują. Nie ma nikogo, wiecie. Myśliwcy weszli. A Kaziu, tak? Ratajczyk? Wszyscy wiemy. Nie? Kaziu nie wszedł, bo Kaziu ma kontuzję kolana. Biedny człowiek. Kaziu, bo wszyscy mówili, że będzie windać. Za nie mówiłem. Ola, cześć. Prosiłem bardzo. Nas skręcą tutaj, tak? Czy nie? A nie wiem, czy wiecie, tutaj znajdował się punkt obserwacyjny. Najpierw radzieckich soldatów, a potem WOP-u. Tu na wieży? Tutaj, tak. To była wieża budowana, taka szklana, ze szklaną kopułą i przez lata... W opisie. W opisie. W latach 50-60. Zrobisz zdjęcie, kolega?